Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, a się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Najpierw, kochani, osadźmy dzisiejszą perykopę w odpowiednim miejscu. Pamiętajmy, że czytamy dzisiaj Ewangelię Mateusza, rozdział 5, 17 werset, ale w 5 rozdziale, 1 werset, Jezus wychodzi na górę, a pamiętajmy, że Mateusz pisze dla wspólnoty żydowskiej, więc ma dużo przenośni, więc Jezus, który wchodzi na górę, siada i zaczyna mówić błogosławieństwa, czyli Mateusz jakby pokazuje, że Jezus jest nowym Mojżeszem, tym, który daje prawo, tylko że Mojżesz był człowiekiem, a Jezus Chrystus jest Bogiem, jest nauczycielem, jest Chrystusem. I kiedy Jezus wychodzi na tę górę, daje 8 błogosławieństw, to jest nowe prawo. I dzisiaj Pan Jezus powie, ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych. Te błogosławieństwa, porównując z tymi przykazaniami Starego Testamentu, które są tysiące, kim one są? One są małe, te przykazania, ale ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. O co chodzi w tych błogosławieństwach? Chodzi o serce. Chodzi o serce. Bo ryzyko jest w tym, że my w życiu duchowym możemy się pogubić w prawach, w przykazaniach, pogubić się w sensie bardzo ich przestrzegać, ale zapomnieć o sercu. Zawsze, kiedy w Starym Testamencie prorocy napominali swój lud, że mam dość już tych kadzideł, mam dość już tych waszych śpiewów, tych liturgii, ja chcę serce z ciała, ja chcę was, prawdziwego serca. I chyba też Jezus w tej Ewangelii mówi, że nie przyszedł znieść praw albo proroków, ale przychodzi, by dać nam to prawdziwe serce, byśmy mieli prawdziwą relację z Panem Jezusem, byśmy rzeczywiście to życie potraktowali na poważnie, bo później w tym samym rozdziale, w 21 wersecie, dzisiaj tego nie czytamy, ale Pan Jezus powie: słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj, a ja wam powiadam. Czyli co z tego, że zapisane jest nie zabijaj i ty bardzo przestrzegasz prawa, ale serca w to życie nie wkładasz, więc zabijasz twoją żonę, twojego męża, dzieci, przyjaciół wzrokiem, twoją ciszą, twoją obmową. Rozumiecie, można rzeczywiście żyć według prawa, nie odchodzić na lewo i na prawo, ale być człowiekiem chłodnym, być człowiekiem oddalonym od drugiego, być człowiekiem znieczulonym na drugiego. Tak, i co jeszcze gorzej, kiedy człowiek żyje według prawa bez serca, to czuje się sprawiedliwy. Kiedy przychodzi przed Panem Bogiem, zawsze ma czym się pochwalić przed Nim. I to jest właśnie to faryzeustwo, które czyha na każdego z nas. Jezus przychodzi, by wypełnić to prawo. Co znaczy wypełnić prawo? By człowiek żyłby sercem, by człowiek żyłby całym sobą to życie, te relacje, które przeżyły. Byśmy żyli rzeczywiście modlitwą, Eucharystią. Ja wiem, że byśmy żyli, to słowo jest bardzo wielkie. Nikt nigdy nie przeżyje na 100% modlitwy, spotkanie z Bogiem, spowiedzi, Eucharystii, relacji z drugim człowiekiem, małżeństwa. Ale przynajmniej chcieć, starać się. Bo co z tego, że ja przyjdę na Eucharystię i odfajczę, postawię ptaszkę, że byłem, ale co z tego, jak nie włożyłem, przynajmniej nie starałem się włożyć tam serca. Widzicie, jak Jezus chce, żebyśmy w tym wielkim poście też odnaleźli to nasze serce, odnaleźli to, że Bóg chce nas prawdziwych. Nie tylko Bóg, ale także drugi człowiek. I życie jest smaczniejsze, życie jest rzeczywiście lepsze,
kiedy zaczynamy żyć w sercem, kiedy zaczynamy wchodzić w to życie, w modlitwę, w relacje, przynajmniej próbować, a nie być człowiekiem takim w nawiasach sprawiedliwym, który wszystko wypełni, ale żadnego serca, żadnej duszy tam nie wkłada. Życzę wam, kochani, przeżyć ten dzień właśnie sercem. Sercem przeżyć dzisiejsze spotkanie, sercem przeżyć dzisiejszą obiad, kolację, jeżeli będziemy z kim dzielić się jedzenie, może w rodzinie, by rzeczywiście każdy nasz gest miałby głębiej sens. Niech wszystkim wam Pan Bóg błogosławi, z Panem Bogiem.